Cześć, z tej strony Lisek Bądź Wiciku. Kilka miesięcy temu opublikowałem film, w którym pokazywałem wam pada za 15 zł. Teraz pora na część drugą, w której poprawię kilka błędów oraz pokażę wam sposób na to, by pad działał w każdej grze, która obsługuje oryginalnego pada od Xboxa 360. Zapraszam. Zacznijmy więc z konfiguracją pada. Po pierwsze podłączamy go do portu USB. Następnie absolutnie nie instalujemy ani sterowników z płytki, ani sterowników ze strony producenta. Jeżeli już to niestety zrobiliście, to po prostu przejdźcie do C, Windows, USB Vibration i usuńcie całą zawartość folderu, gdyż tam się znajdują sterowniki do tego pada. Będziemy jednak korzystać tylko ze sterowników, które są domyślnie pobierane przez Windowsa. Niestety nie wiem, jak to wygląda w poprzednich Windowsach, gdzie nie ma domyślnego pobierania sterowników. Teraz pora na emulację pada od Xboxa 360. W tym celu pobieramy program X-Output oraz dwa programy, które będę nazywać po prostu paczkami sterowników, bo poza tym nic innego nie robią. W przeciwieństwie do programu, który pokazywałem w części pierwszej, ten nie wymaga umieszczenia żadnych plików w folderach z grami, dlatego też działa on w większej ilości gier, na przykład takim GTA Online, gdzie anti-cheat nie pozwala na umieszczenia żadnych plików. Przechodzimy do linków w opisie. Z pierwszego pobieramy plik zip i wypakowujemy go do dowolnego folderu. Z drugiego i trzeciego pobieramy pliki exe i po prostu instalujemy programy. A na koniec nie zapomnijcie nacisnąć przycisku analog, tak by dioda świeciła się na czerwono. Gdy już skończyliśmy wszystko instalować, przechodzimy do folderu, do którego wypakowaliśmy X-Output i najlepiej uruchamiamy go jako administrator. W oknie Direct Input powinien nam się pojawić nasz kontroler. Teraz klikamy Add Controller, klikamy Edit. Przechodzimy sobie trochę na dół i klikamy Configure All. Teraz po prostu konfigurujemy wszystkie przyciski. Oczywiście oprócz przycisku Home, gdyż takiego pad nie posiada. Na koniec odwracamy oś RY. Dlatego, że z jakiegoś powodu jest po prostu ona na odwrót. Jeżeli akurat w waszym przypadku wszystko tutaj działa normalnie bez odwracania, to tego nie odwracajcie. A jeżeli tak jak u mnie po prostu bez odwracania to wszystko działa na odwrót, to po prostu odwróćcie. Możecie także zaznaczyć Start Emulation when controller is connected, tak aby wszystko automatycznie się już nam włączało. Oraz możecie sobie przejść do Tools Settings oraz włączyć, aby się uruchamiało wraz z Windowsem. Oraz po to, żeby aplikacja się zawsze zamykała do paska, tak dlatego, żeby jak na przykład jak tutaj zamkniemy, to żeby po prostu była ona, ta aplikacja w pasku. Na koniec nie zapomnijcie nacisnąć Start oraz Save Configuration. Teraz pora sprawdzić, czy udało nam się pomyślnie oszukać system. Klikamy już przycisk Windows i X, Manager Urządzeń. I teraz powinniśmy mieć taką kategorię jak urządzenia peryferyjne Xbox 360 i kontrolę konsoli Xbox 360 dla systemu Windows. Jeżeli to widzimy, to udało nam się pomyślnie oszukać system i teraz każda gra będzie myślała, że mamy podłączony kontroler od konsoli Xbox 360. I to już wszystko w tym poradniku. Jak na 15 zł, to pad sprawdza się rewelacyjnie. Jedynym minusem jest to, że aby silnik wibracji zadziałał, potrzeba zainstalować te oficjalne sterowniki, a one powodują po prostu crash aplikacji i gier. Ale poza tym, tak jak powiedziałem, pad jak dla mnie, jak na te 15 zł, sprawdza się bardzo dobrze, wszystkie przyciski działają przynajmniej u mnie, więc myślę, że jeżeli macie tylko te 15 zł do wydania na pada, a chcecie koniecznie zagrać po prostu na padzie, to powinno to wystarczyć wam. Dziękuję za oglądanie, to był wasz Lis bądź Wilk.